Dzisiaj opowiem Ci o nowej lampie Newell Ranga Max XL. Zanim jednak zaczniemy, krótka dygresja. Lampę dostałem od firmy Newell w zamian za powstanie tego filmu, także zgodnie z obowiązującymi przepisami oglądasz właśnie reklamę. Newell nie widziało wcześniej tego filmu, a wszystkie opinie zawarte w materiale to moje subiektywne zdanie. Sugerowana przez producenta cena detaliczna to 579 zł, natomiast w momencie nagrywania tego materiału najtańsza oferta, jaką udało mi się znaleźć, to 499 zł. W opisie filmu zamieszczę wam bezpośredni link do Ceneo, gdzie znajdziecie najkorzystniejszą ofertę w danym momencie. Lampa przychodzi zapakowana w estetyczne kardonowe opakowanie. W środku, oprócz samej lampy, znajdziemy także przewód USB na USB-C do ładowania, zamszowy woreczek do transportu i przechowywania lampy, oraz dołączony jest także adapter umożliwiający zamontowanie lampy bezpośrednio na stopce aparatu. Jak sama nazwa wskazuje, New Ranga Max XL jest największym przedstawicielem w rodzinie lamp Ranga. Ten panel LED ma imponujące wymiary 28 na 18 cm i grubość 1 cm. Zachowuje przy tym bardzo niewielką wagę. Panel świecący to mieszanka trzech różnych typów diod LED. Mamy tu dokładnie 132 diody odpowiadające za światło zimne, 132 diody odpowiadające za światło ciepłe oraz 132 diody odpowiadające za tryby RGB. W zależności od wybranego trybu pracy świeci się odpowiednia grupa diod, natomiast nie ma możliwości, żeby świeciły się wszystkie trzy grupy naraz. Obudowa lampy wykonana jest z solidnego tworzywa, a jakość wykonania stoi na naprawdę wysokim poziomie. Powierzchnia lampy jest bardzo przyjemna w dotyku, jednolita, a wszystkie krawędzie są bardzo dobrze spasowane. Obudowa lampy jest skręcana, a nie sklejana. Nie mam zamiaru jej otwierać, natomiast jakoś tak wydaje mi się, że obudowa skręcana na śruby sprawia lepsze wrażenie niż klejona, więc plus. Na tyle obudowy znajdziemy ekran prezentujący parametry pracy lampy. Jest on niewielki, natomiast w zupełności wystarczający. Nie mam żadnych zastrzeżeń co do poziomu jego jasności, nawet w pełnym słońcu byłem w stanie odczytać wszystkie parametry, także tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Wszystkie klawisze funkcyjne zostały umieszczone po prawej stronie lampy. Idąc z góry mamy kolejno włącznik, przełącznik trybów, regulację parametrów oraz zmianę poziomu jasności. Dodatkowo znajdziemy także porty USB umożliwiające podłączenie innych urządzeń, gdyż lampa może także pełnić funkcję powerbanka. W tym miejscu kolejny plus dla producenta za bardzo intuicyjny roz. Przycisków. Niezależnie od tego, w którym trybie się obecnie znajdujemy, regulacja zawsze odbywa się jednym pokrętłem, natomiast zmiana poziomu jasności drugim. Intuicyjne i bardzo fajne rozwiązanie. Na pozostałych trzech ściankach obudowy znajdziemy standardowe otwory gwintowane 1,4 cala. Lampę więc możemy zamontować na statywie oświetleniowym, na regulowanym uchwycie, np. od monitora poglądowego lub bezpośrednio na stopce aparatu, korzystając z adaptera, który znajduje się w opakowaniu. I tutaj od razu wspomnę, że ten dołączony adapter według mnie jest najsłabszym ogniwem tego całego zestawu i nie wzbudził mojej wielkiej sympatii. Może to kwestia moich stosunkowo dużych dłoni, natomiast miałem problem, żeby odpowiednio mocno dokręcić. Lampę przy pomocy tego adaptera na stopkę aparatu. Na pewno pomocne byłoby wywiercenie w adapterze małych otworów, które można by było wsunąć, na przykład kluczyk gimbusowy, tak aby wytworzyć efekt dźwigni. Takie rozwiązanie możemy na przykład spotkać właśnie w wspomnianych wcześniej uchwytach na monitor poglądowy. Chociaż muszę powiedzieć, że mnie osobiście pomysł mocowania tak dużej lampy bezpośrednio na stopkę aparatu raczej nie przekonuje. Wyobraźnia od razu podpowiadała mi jakieś czarne scenariusze, w których doszłoby do wyrwania gniazda. Natomiast testowałem to, na zewnątrz w pomieszczeniu w różnych konfiguracjach i niczego się nie stało, także być może jestem przewrażliwiony. Producent deklaruje maksymalną moc lampy na 24W, a jej pojemność na 23 000 mAh. Lampę ładowałem z wykorzystaniem kostki Power Delivery, a czas ładowania wyniósł około 6 godzin. Jeżeli chodzi o czas pracy na zasilaniu bateryjnym, to jest on bardzo dobry. Świecąc na 100%, przy ustawieniu 5600 kB, którego osobiście najczęściej korzystam, lampa świeciła ponad 4 godziny, także naprawdę mega fajny wynik. Oczywiście z lampy możemy także korzystać, gdy jest ona podłączona do stałego zasilania, także jeżeli robicie jakieś dłuższe nagrywki w pomieszczeniu, to nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, żeby cały czas była podpięta do kabla. Jeżeli chodzi o wskaźnik naładowania baterii, to mógłby on być bardziej precyzyjny, na przykład procentowy, w tym momencie troszeczkę musimy szacować, to jak dużo baterii nam zostało, gdzież mamy do dyspozycji, Pozycji, tylko kreski. Lampa daje nam możliwość pracy w zadanej temperaturze barwowej. Mamy do wyboru przedział od 2500 do 9900 Kelvinów. Regulacja ta odbywa się poprzez zmianę natężenia jasności diod ciepłych i zimnych. Światło generowane przez lampę jest dosyć miękkie i to niezależnie od trybu, w jakim ona świeci. W trakcie nagrywania tego materiału, oczywiście, korzystam z tej lampy. Jest ona. Tutaj świeci na 15% i tak jak już mówiłem 5600 kelwinów, to jest tryb, z którego najczęściej korzystam. Oprócz tego mamy oczywiście standardowy tryb RGB z możliwością regulacji zarówno koloru, jak i poziomu jego nasycenia. Lampa posiada także 21 zaprogramowanych efektów świetlnych podzielonych na 7 grup tematycznych. I w tym miejscu kolejny duży plus dla producenta za podzielenie tych trybów właśnie na grupy tematyczne, przez co znalezienie odpowiedniego z nich jest stosunkowo szybkie i łatwe. Nie musimy przekrzyliwać się przez wszystkie 21 trybów, tylko przez 7 grup tematycznych, a potem tylko znajdujemy odpowiedni tryb. Bardzo fajne rozwiązanie. Podsumowując, lampa Newell Ranga Max XL to produkt naprawdę wysokiej jakości, bardzo fajnie wyceniony względem możliwości, jakie oferuje i naprawdę świetnie wykonany. Robi dokładnie to, czego byśmy od niego oczekiwali, zachowując przy tym świetny balans. Między ceną, wielkością panelu świetnego oraz jego mobilnością na długim zasilaniu bateryjnym. Jeżeli chodzi o plusy, to przede wszystkim ogólna jakość wykonania. Wygodne rozmieszczenie przycisków, bardzo długi czas pracy na zasilaniu bateryjnym, miękkie światło oraz wygodne rozmieszczenie wszystkich trybów świetnych w poszczególnych grupach. Jeżeli chodzi o minusy, to przede wszystkim adapter do mocowania na stopkę aparatu. Dzięki Newell za podesłanie tej lampy, na pewno zostanie ze mną przy moich kolejnych filmach. Ode mnie to wszystko. Dajcie suba, jeżeli Wam się podobało. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdro!